Ten widok to ja uwielbiam, piękny widok, nie kamyczków, a monet. Wakacje w pełni, przyjechaliśmy sobie na tej plaży poszukać z wykrywaczami, ale nie uda się. Ale nie macie co się martwić, wrócimy tu jutro rano. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Tak nas mój ukochany urządził, że ktoś zapomniał zatankować. A weźcie, tak miało być pięknie. Mieliśmy prowadzić poszukiwania. Przyjechaliśmy dużo ludzi. Okazuje się, że chcę odpalić, żeby odjechać samochód, a tu nie ma paliwa. Nie wiem, jak to się stało naprawdę. Ale jeszcze troszkę było, bo mogliśmy wrócić, ale niestety stanęliśmy tak gdzieś, o, czy to tak, już teraz nie wiem. No i niestety paliwo wszystkie spłynęło. Miałem szczęście, że znajomy wracał do domu z tej plaży, to mnie zabrał. Skoczyłem po ropę. Przyjechałem drugim samochodem, oczywiście tam mam plaka i też narzędzia, żeby ewentualnie odpalić ten samochód, a wkurwiony jestem na maksa, że tak wam powiem, bo miało być takie piękne popołudnie, a wyszło jak zawsze, wieczna robota. My tu mamy zawsze pod górkę. Tylko się teraz przeżegnać, żeby odpalił, nie było problemów. I chwila prawdy. Chwila prawdy. Szybko, bo te muchy końskie tak gryzą. Żebyśmy tu czasami nocowali. Nie przesadzaj. Jesteśmy uratowani. Jest moc. Ale bałem się, że się zapowietrzył, bo kilka razy go kręciłem. Próbował zapalić gaz. Mówię nie, bo zapowietrzę go do końca. Aczkolwiek nie byłem pewien. Posłuchajcie, jak chodzi. Normalnie Porsche. Muszę wam powiedzieć, że na maksa jestem poddenerwowany, dlatego że cały dzień wyczekiwałem, żeby po południu wejść do wody, żeby przetestować nową cewkę do Rotusa Versy, jak również wypróbować działanie też nowych słuchawek do tego modelu detektora. Nie udało się, plaża pełna, ok, wracamy, a tu sytuacja z autem. Oczywiście jest to sytuacja spowodowana tym, że widziałem, byłem na CPN-ie, że wskazówka już opada pod rezerwę, ale mówię, tam potem zajadę, zatankuję. I te potem wyszło tak, że musiałem w trybie awaryjnym jechać do tego CPN-u i dobrze, że jeszcze był tutaj znajomy, który mnie podrzucił, bo tak z buta bym musiał iść kilka kilometrów. Lekcja życia była, jeszcze trzeba przyjechać i zatankować do pełna. Już więcej tak nie będzie, że paliwo będzie wyznacznikiem tego, żeby popsuć mi całe popołudnie. A na wyciszenie dzisiejszego dnia zawitaliśmy na plażę, która jest koło naszego domu, żeby Zbuju mógł się tutaj trochę pobawić. O. Witamy w kolejnym dniu. Wcześnie rano. Jesteśmy z powrotem na tej plaży, przygotowani, no i bojowo nastawieni, żeby prowadzić tutaj poszukiwania. O ile nikt o 8 rano się nie kąpie. Z tym to różnie bywa. Zaraz zobaczymy. Dzisiejsze poszukiwania będę prowadził z wykrywaczem metali Rotus Versa. Natomiast mam już najnowszą cewkę, snajperkę, która będzie mi służyła do precyzyjnych poszukiwań w wodzie. I też jest tutaj nowy produkt Rotusa, słuchawki do poszukiwań podwodnych. Także zmieniam cewkę, no i wchodzę do wody. Trzeba się zaprzeć, bo dno twarde. Zestaw zmontowany, są już pierwsze sygnały. A, kolejny gwózdek, malutki. I coś tutaj mi... Tu coś jeszcze mam.
A, jest moneta. 2 grosze, ale te monety przybijają na żelazo. Trzeba zrobić korektę ustawień, bo te wszystkie metalowe, czy ze stopu metali wykonane współczesne monety, niestety wykrywacze przy większej dyskryminacji odrzucają, ale poradzimy sobie z tym. Jest jakiś sygnał, a w międzyczasie pokażę Wam, zobaczcie, jak tam fajnie sobie wypoczywają. Jest namiocik rozłożony, łódka, wędkarstwo, a my prowadzimy poszukiwania. Raczej kapselek. O, no właśnie. Także tego tutaj nam nie zabraknie. Coś tu jest, coś tu jest, coś tu jest. A generalnie bardzo dobrze słychać sygnały w tych słuchawkach, są bardzo głośne. Tylko ciepło mi w nich, bo już z rana jest ponad 20 stopni, a już Wam pokazuję, co w tym sicie znalazłem. To nie to. To nie to. Gdzieś mi to tutaj zginę. O, jest. Jest. 2 złote. 2 złote. PRL. De facto jesteśmy na plaży, która już funkcjonowała tutaj przed wojną. Później po wojnie tutaj harcerze mieli swoją siedzibę, swój chłupiec taki letni. Stąd mnogość rzeczy tutaj, pomimo że ta plaża jest pospolita, zawsze występuje. Fajnie ta ceweczka zbiera te sygnały, z tego jestem też bardzo zadowolony. 24 cale, tak, malutka ceweczka. A wykrywacz oczywiście wodoodporny. Chyba mam się czym chwalić. 50 groszy. A już miałam ominąć ten sygnał, bo tak biło mocno i myślałam, że może kolejny kapsel, bo się ukopałam ich dzisiaj, ale jednak nie, 50 groszy. I te 50 groszy było bardzo dobrą wróżbą, bo tuż obok znalazłam złotóweczkę. Także na dzień dobry, coś tam wpadło. Ten widok to ja uwielbiam, piękny widok, nie kamyczków, a monet. Jeszcze ją doczyścimy, to będzie można ją puścić w obieg. I tak sobie spacerując po plażyczce, kolejna wsuwaczka wpadła i spójrzcie, możecie nie uwierzyć, ale to akurat na oko. 10 groszy nawet i na oko wychodzą monetki. Ale to mnie bardzo cieszy. Kolejny gwóźdź? No, kolejny taki pierdół mały. Kopię wszystko. Ale cieszę się, bo fajną ma separację, zbiera to. Dlaczego też kopię te gwoździe? Tak jak wcześniej mówiłem, żeby czasami nie ominąć jakieś monety obiegowej. Niestety musimy się teraz więcej napracować, żeby większą ilość kasy wyciągnąć. Tak nam państwo polskie robi monety. No i tak musimy się do tego my poszukiwacze dostosować. Także dyskryminacja w dół, w dół, w dół, żeby kopać metalowe obiekty i w tym między innymi monety. Ktoś tutaj wyszedł z wody. Jednak tu lepiej? Poczekaj, bo ja nie słyszę, co do mnie mówisz. Mój, wylazłeś z wody, jednak na lądzie lepiej. Jest tu masę sygnałów. No, spójrz, co tu się dzieje, więc mnie to nie dziwi. Tutaj jakiś. Może coś wyłuskasz ciekawego. Tu będzie kapsel. Tu jest taki głośny sygnał. A nie. Gdzie on jest? Czasem też sygnały dają pyty od tego, od papierosa. No i kapsel, widzisz? Jak miło zbierać te kapsle, sprzątać plażę. Wygraj co chcesz. Uj, się przestraszyłam, myślałam, że to żaba. Nie wzięłam propointera, więc muszę się teraz męczyć. Ale? Gdzie
A wśród tych kapsli też jest i grosz. Jaki zdezelowany. No widać, że trochę poleżał, nie? Powiedz, że jak zbliżam się do ciebie z kamerą, to mnie atakują muchy końskie. To twoje zaprzyjaźnione? Nie, pewnie ja tak ten neopren od poszukiwań w wodzie cuchnie i ściąga. A powinien odstraszać. A jeszcze jakiś sygnał? Nie, myślałem. Kolejne sygnały kopiemy. Większość z nich to oczywiście zrywki i kapsle, jak to na plażach bywa. Natomiast tym razem może być coś ciekawego. Cisz, na razie nie widać co to. No bo bez probointera jak bez ręki. Gdzieś tutaj coś jest. Jakieś gówno. Czyli nic. Czyli nic, tak jest. Ogłaszamy ewakuację. Muchy końskie nas atakują. Szkoda tych sygnałów, które zostawiamy, ale my tu jeszcze wrócimy. Natomiast mamy też dużo pracy w sklepie. Dzisiaj u nas też jest susz, triatlon, także po południu jeszcze chcemy zawitać na plażę. Najważniejsze, że pierwsze testy zostały pomyślnie przeprowadzone z nową cewką do Rutusa Versy, jak i słuchawkami. Jemy jeszcze śniadanko w lesie i jedziemy do susz. Pracy. Do pracy. Miejmy nadzieję, że tym razem Flintstone nie zawiedzie i odpali od kopa. Ciężko było pod tą górkę wejść, ale daliśmy radę. A jeszcze schodząc z plaży znalazłam 50 groszy, ale jakie? Na pewno nie tegoroczne, bo strasznie zdezelowane. Także warto nawet jak się schodzi z plaży, czy z lasu do samego końca iść z wykrywaczem. Zasiadamy, o zdrowia, zasiadamy do śniadanka, które w plenerze smakuje najlepiej. Ja generalnie przyszedłem znowuż na dietę i robię post przerywany. Jem po ostatnim posiłku, kolejne po 13-14 godzinach. Dzięki. Jajcunki ugotowane. O, teraz już zrobił. Nie patrz na ten stół. A po tym weekendzie planujemy gdzieś kolejny wyjazd. Pewnie zawitamy do Stegny, bo tam mamy sprawy związane z Mistrzostwami Polski. W poszukiwaniach plażowych do załatwienia. Dzisiaj wykonuję telefon i pewnie umówię spotkanie na następny tydzień. Także już dzisiaj mała zapowiedź Mistrzostw Polski w poszukiwaniach plażowych, które odbędą się nad morzem. Pierwszy weekend września, czyli gdzieś tam chyba 7 wrzesień dokładnie to wypada. Oczywiście więcej informacji na naszym kanale też, także śledźcie go uważnie. Zasubskrybujcie kanał, wtedy wam wleci konkretne info. O, się sypnęło. Pierwziowy, najlepszy, do kanapeczek, do jajeczek. Smacznego. A teraz chwila prawdy. Pali od kopa. Flintstone to Flintstone. Wczoraj jakoś nie chciał nam odpalić od kopa. Pogniewał się na nas. Po szybkiej kąpieli, żeby zmyć ten nieprzyjemny zapach poszukiwań w wodzie. Do sklepu śmigamy, do sklepu odkrywcy. Jesteśmy i tak już spóźnieni, ponieważ dzisiaj jest piątek i kurier przyjeżdża szybciej niż normalne dni. Część paczek już sobie przygotowaliśmy wczoraj, bo wiedzieliśmy, że rano jedziemy na poszukiwaniach.
Ale oczywiście, mordeczko Remigiusz, witam Cię. Nasz manekin, który wita wszystkich chodzących gości do sklepu. Dzisiaj szybkie wysyłki cewek, które ja też testowałem do osób, które zamówiły. Poobdzwaniałem i mówiłem, że już są, także potwierdziłem tylko ich obecność na stanie. Rutus Versa idzie do Grudziądza wraz ze słuchawkami wodnymi. Znajomy chodził wcześniej na innym modelu Rutusa, teraz przesiadł się na Versę. No i The Legend z akupointerem idzie pod Wrocław i tutaj gdzieś w okolice Stegny, takie sitko plażowe. Pakowanie poszło sprawnie, kurier odebrał paczki. Natomiast ja jeszcze mam dla Was dwie bardzo ważne informacje. Chciałem Wam pokazać ciekawe promocje, jakie są na naszym sklepie internetowym, jak również tutaj stacjonarnym. Zajrzyjmy zatem do sklepu i pokażę Wam te mega promocje i okazje cenowe, a później powiem Wam o tej drugiej, jeszcze bardziej ciekawej informacji, jeżeli chodzi o naszą przyszłość. Firma Nocta, producent wykrywaczy metali na modele Score, prowadziła mega ofertę cenową. Zobaczcie, zaawansowany wykrywacz kosztuje 1316 zł. Nocta Score bez słuchawek 1316 zł, ze słuchawkami 1624 zł. Nocta Score 2 1634 zł. A ten sam model, tylko ze słuchawkami 1880 zł. Są to wykrywacze, które posiadają już najnowocześniejszą technologię multi czy wieloczęstotliwości, także mega, mega atrakcyjna cena. Kolejna bardzo atrakcyjna oferta skierowana jest do poszukiwaczy, którzy obecnie posiadają modele Xpedeusa 1, jak również ORX. Będzie można dokupić specjalny pakiet i swoje wykrywacze przekształcić w wykrywacz metali Xpedeus 2. Na czym to wszystko polega? Producent zrobił limitowaną edycję. W niej można dokupić specjalną cewkę dedykowaną do modelu Xpedeus 2, jak również słuchawki. Taki zestaw zakładamy na sztyce już swojego wykrywacza i wtedy mamy do dyspozycji zaawansowany wykrywacz Xpedeus 2, który słynie za jeden z najlepszych na świecie. Ile to kosztuje? Ano kosztuje to 2649 zł albo aż tylko tyle. No i będzie można wtedy sobie taki zestaw zmodernizować i zrobić Xpedeusa 2. Mamy okres wakacyjny. Firmy produkujące wykrywacze metali przygotowały nam mega oferty cenowe, jak również takie kombinacje zestawów w atrakcyjnych cenach. Jeżeli byście chcieli coś zakupić, śmiało piszcie do mnie lub dzwońcie, lub zajrzyjcie do sklepu stacjonarnego lub do sklepu internetowego odkrywcahistorii.com. Jeżeli chodzi o drugą informację, bardzo ważną, zostaliśmy zaproszeni do telewizji publicznej. Będziemy mieli tam swoje 5 minut, że tak powiem. Będziemy mogli opowiedzieć o swojej pasji i nie tylko. Gdzie to będzie miało miejsce i kiedy, a to lada chwila, też powiemy Wam na kolejnym filmie. Ja dzisiaj będę się z Wami żegnał. Jak wcześniej wspominałem Wam, w Suszu, tutaj gdzie mieszkamy, odbywa się święto sportowe, odbywa się Susz Triathlon. My będziemy w tym uczestniczyć jako widzowie. Także też może z tego zrobimy dla Was jakąś relację. Także do zobaczenia. Dziękujemy Wam za to, że nas oglądacie, wspieracie, lajkujecie i komentujecie. Do zobaczenia w następnym filmie. Szanowni Państwo, pierwsi zawodnicy dystansu jednej, drugiej już w wodzie, kolejna czwórka, bo tak czwórkami i jest start zawodników, tak za chwilę tutaj woda będzie się gotowała. Oficjalnie je otworzyliśmy, no i panowie, kolorowym, sportowym, pięknie wyglądającym długopisem wpisujemy się na bogate już karty kroniki sportowej miasta Susza, kolejną edycją tych wyjątkowych zawodów Susz Triathlon 2024. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.